Czek to jest bardzo dobra rzecz. O, branie. Pierwsze branie. Nie, ja tutaj czekam na rybę. Zobacz. Nie, ale pochartany. Trafiają, zobaczcie. Jaka akcja! Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jestem dzisiaj nad Odrą z moją młodą, która jeszcze sobie smacznie śpi, a ja postanowiłem w międzyczasie, że przygotuję stanowisko za nęcę. A dzisiaj będziemy wędkować, bo już się zaczyna taki okres, że można sypać na grubo za nętą. Zanęte efekty, leszcz, płoć, biały robak. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Gruba frakcja zanęty w wersji standard. To jest właśnie to. I zmieszamy ją z gliną wiążącą. Tu jest dość spory uciąg, także będziemy łowić w środku nurtu i starać się przyliczyć jak największe ryby. Także zostańcie z nami. Ogólnie powinienem zacząć od jakiegoś zanęcania, ale najpierw zobaczę, jak się przynęta i to wszystko zachowuje, czy się nie toczy koszyk, bo na jednej z wędek będę łowił na 45 metrze, aż na drugiej na 30. Taki ręczniczek to jest bardzo dobra rzecz. Non stop możecie tak sobie wycierać po prostu ręce i wtedy jest wygodnie. Fajne jest to w tych zanętach standard efekty, że mało piją wody. To jest bardzo fajne, bo chwila, moment i możesz mieć rozrobioną zanętę. Nie musisz jej dowilżać po 100 razy. Trochę robaków. Wiem, Waldek, wiem, że ty byś tak nie zrobił, ale tu jest tyle zanęty, że ten robak to i tak jest bardzo szczątkowa ilość. Trochę śmieci idzie środkiem, także nie wiem, czy i tak się nie skrócę później. Zobaczymy. Ważne jest, jak stawiacie wędkę na podpórkach, na tych federarmach, żeby w miarę jakby wysokość szczytówki była na wysokości wzroku, żeby nie męcznie zadzierać głowy, albo nie specjalnie nie dawać jej na dół. To jest takie jakby optymalne według mnie ustawienie wędki na podpórce arma. Ale pogoda, powiem wam, jest ideola, naprawdę siedzę sobie tylko w polarku i jest miodzio. Ten bliższy zestaw mi zwiewa trochę. Za lekki korzek chyba założyłem. Tamten fajnie stoi w miejscu. A ten niestety zjeżdża. Zobaczymy ten koszyczek, jak się będzie sprawował. 60 z kolcami małymi.
Przynętą są białe, pinki i ich kombinacje. Nie mam czerwonego niestety, a chętnie bym rzucił. O, branie. Pierwsze branie. Już jakieś się uwiesił mały. Taki. Tak zwany żeton. Na krótszym dystansie mam zrobione coś takiego, że jest długi trok i krótki przypon, tak jakby ta przynęta faluje w wodzie. Natomiast na dłuższym dystansie mam krótki trok i długi przypon, który powoduje to, że robak kładzie się całkiem na dnie i czeka spokojnie na tego wielkiego bremesa, których jest tu mnóstwo, ale niestety te duże ryby na razie nie biorą. Zszykuję się do tarła. Jest na razie pauza i musimy się zadowolić tymi mniejszymi. Jest. Same żetony dzisiaj. Młoda wstała. Przyszła. Tutaj powędkować też ze mną. Po długiej, długiej przerwie. A ja zaraz na śniadanko chyba sobie pójdę. No to też musiałbym dać ten wiadro z zanętą. Zaraz ci przyniosę wiadro. Będziesz miała swoje. No właśnie, jakby ktoś nie wiedział, też należy do Feder Fanatics. Tylko że mnie już od dłuższego czasu nie było. No to ile miałeś brań? No ile, no nie wiem, z 15 może. Takich drobnych ryb. I od której godziny wędkujesz? Nie patrzyłem na zegarek akurat. Chyba już po 6, bo ty już tak przed 6 nie mogłeś. Po 6 wstałem dopiero. No, aha, no. Bo jeszcze się trzeba było rozłożyć. Fajnie tak znowu nakłuć robaka. To ile ty nie łowiłaś w ogóle? Od sierpnia. Ładnie. Teraz ty tutaj będziesz czuwać. Będziesz patrzeć na mojego kija? Co? Będę. Masz kluczyki. Czekaj. No i gdzie jest te słońce? Zapowiadała się fajna pogoda tutaj? No. Tak, Oprzyj się, zrelaksuj się. Nie, ja tutaj czekam na rybę. Aha, okej. Okay. Ciekawe, jak tam innym panom idzie, ale widzę, że niektórym coś tam bierze i skubie. A ja jak zwykle, jak bardzo chcę mieć rybę, to nigdy jej nie mam. No to trochę lipa. I po śniadanku. Ty mogłam sobie kocyk wziąć. Co ci się popętało? Pokaż. No zobacz. Daj. Stary rozplącze. Nie inaczej. Coś jeszcze będziesz musiał nową założyć. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Też coś się zahaczyło. Niedużego. O, nie no, taki kurde już większy, jak na dzisiejsze warunki. Zobacz, poszliśmy tylko, a tutaj krąpik. Popatrz, jaki okrąglaczek. Ładny. No, podnęciłem grubiej. Naprawdę. I przyszły większe, zobaczcie. Taki.
gdzieś czasami trzeba zniknąć na chwilę. Tak. I połowić na tak zwaną przystawkę. O, miałam branie. Ja o, branie, no jest. Jest? Chyba tak, no. Duży? Nie wiem, ciężko. Mi to zawsze to ciężko wyczuć, tak. Coś tam jest. Ue. Największy dzisiaj. Brawo, Ala. Ale fajne leżki wchodzą na tą zanętę efekty, zobacz. Nie? Czekaj. A nie masz podbieraka? Nie, dawaj. Nie mam, bo nie wziąłem siatki. Popuść trochę żyłki. Szkurde. Brawo. Czyli ryba większa, dnia. Większa od twojego? Większa. Zobacz. Nie, ale pucharatany. No, bo trzają się powoli. Zobaczcie. Drugi raz ci się udało. No wiesz, jak ktoś ma talent wrodzony, to... O, jak fajnie. Zarąbiście, no. O. O, i można tak można siedzieć. Cały dzionek nawet. Kiedy ostatni raz miałeś kontrolę, pamiętasz? Kontrolę? W tamtym roku. I też tak jakoś na początku roku, a potem już nie miałem ani razu. Mhm. Nie, kontrolę tu we Wrocławiu to jest istny raj dla kusoli. A tu mężu, wiesz, tak, z tobą nie wędkowałam, ale ja tutaj widzę sporo nowego sprzętu, nie? Taki pierdół w ogóle. Także grubo, a więcej koszyków to w ogóle od ciura. Jest. Zablokował ci haczyk. Mówiłaś, że masz jakieś branie. No. Ale głęboko jest, to i nie wyciągnę. Chyba, czekaj. Wow, udało ci się. 45. po raz enty. I co z tego? Wszystko jest dzisiaj dobrze, ale ryby nie chcą brać. No. Nie? Ale coś tam brało na początku. Ty? Nic, no ciekawa tego filmiku, jak wyjdzie. Z moim udziałem. Normalnie. Odcinek jak odcinek. No, a odcinek jak odcinek, to ja na nim jestem. To dwoje branie masz. A teraz to jeszcze. Mocniej! No to nie masz ryby. Czy masz? Masz? Mam chyba. Mam. Masz? Nagrywasz? No tak się nagrywa, tak. Co duży? No, taki już. Chodźcie, zobaczcie. Rybka, krąb.
Mała rybka. Jest rybka jakaś chyba największa dzisiaj. No, coś idzie. Mocno brało. A ja w ogóle nie biorę. Sporadyczne takie osie trafiają, zobaczcie. Takie. Poszedł. Ale w porządku. Ale gdzie pan kupuje? W karpiowym. A tu karpiowy to jest federowy, karpiowy, nie? Taki już większy asortyment. To ten. Karpiowy ma takie ceny jeszcze sympatyczne, nie? Bardzo sympatyczne. No i też inaczej traktuje klienta, nie? Bo do niego wchodzisz i kaw, może kawki się napijesz, to tam to bardzo fajnie jest tutaj akurat. Pod... Nie kupisz, to tak, nie... pomacasz, machnie ręką. Marcin ma o tyle dobrze, te droższe rzeczy ma jakby ekspozycję, a to co do sprzedania ma na magazynie, czyli to co masz pomacać, to i tak wymacało 100 tysięcy innych osób. Woda idzie w górę, raz w tu, wariuje. To jest właśnie... urok łowienia między śluzami, między jakimiś urządzeniami hydrotechnicznymi. No i taka sytuacja. A jeszcze raz przerzucę. No następny, zobaczcie, taki o. Nic dużego dzisiaj nie bierze. Znowu średnie laszki. Chyba te duże to tak jak mówię. Są na tarle. O! I poszedł. Uciekaj. Jest następny, słuchajcie. Teraz taki. No i tutaj blokada też. Ja trzeba iść do domu, powiem. Zobaczcie, jak tam rybkę. Jelonka szukacie w wodzie? No. Tam poszedł. Nie wiem, kto tutaj na tym zakonu siedział. Jaka akcja? Jelonek? Dopłynął, jak my przepływał. Te? Jelonek przepływał w ogóle przez ten. Przez Odrę. Tutaj pan sobie pływał łódką, to akurat jak pływał, to był ten jelonek. I tu przyjechała, słuchajcie, straż pożarna, żeby tego jelonka uratować. Co za dzień w ogóle. Nie dość, że mnóstwo ludzi spotkałem i gadałem tutaj z lokalsami, to jeszcze taka akcja na koniec. No, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Masz włączony mikrofon? Tak. Kończymy dzisiejszy odcinek. Mała dzisiaj zrobiła Big Fisha. Największą rybę zrobiła właśnie młoda. Ja złowiłem parę innych, mniejszych ryb. Jak ten inauguracyjny sezon? Te pierwsze wędkowanie w tym sezonie jak? Podobało się? Spoko, tylko trochę zimno, więc długo nie powędkowałam. Ale zużyłam dwie konkretne ryby chyba złowić, nie? Tak. No. Pokazałaś jak zwykle, kto jest kto i... Pełen relaks, full opcja. Brały dzisiaj, dusimy rycznie i ogólnie żetony. I czekamy na większe ryby, czekamy na koniec tarła. I pamiętajcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, komentujcie. I tylko... Czyste wędkarstwo. Dokładnie, trzymajcie się.